bardzo duży wynik, bo chyba 5 minut do końca, a tam już granica 14-15 punktów, więc bardzo ofensywny mecz. Też duża intensywność w obronie. Mecz przebiegał jak przebiegał. Ważny rzut na koniec, udało się trafić. Super! Tak jest! Tak jest! Ogólnie bardzo fajna odmiana koszykówki 5 na 5. Dużo więcej się dzieje, mamy połowę boiska. I tak jak w koszykówce 5 na 5 są rzuty za 3 i 2, czyli ta różnica tam jest jednego punkta, to tutaj rzuty za 3 punkty mają o wiele większą moc, także po prostu jest dużo zabawy, duża intensywność, tak jak mówiłem, i po prostu super. Oj, bardzo, bardzo jestem zmęczony. Tutaj jak chłopaki się na mnie rzucili, to prawie się udusiłem. Także, no ale jestem wdzięczny za to, po to trenuję i to robimy właśnie. Tak, na pewno. Akurat mamy z większością, w sensie były 4 osoby, z większością mamy kontakt, więc myślę, że są dumne i że zaraz tam będą telefony i tak dalej, więc tak. Bardzo lubię koszykówkę 3x3, jest to fajny sport, szybki, dość nowy, że tak powiem tak, bo same ampy trwają od 3 lat dopiero. Bardziej troszkę brutalny, fajnie, może bardziej tak zespołowy, no po prostu moim zdaniem jest fajniejsza zabawa. I jakoś to mi bardziej podpasował. Już tutaj, że tak powiem, już byłam tutaj na kadrach 3x3, U23, U21, więc myślę, że idzie to w dobrą stronę i tam, że tak powiem, były takim zwieńczeniem pracy do tej pory tej 3x3, więc cieszę się, że się udało wygrać i że są efekty. Zacznę od tego, że jestem troszkę zaskoczony. Można powiedzieć, Warszawa rządzi, bo 3 pierwsze miejsce zajęły uczelnie z Warszawy. Jest to mimo wszystko moim zdaniem niespodzianką, bo było jeszcze kilka dobrych uczelni, które na pewno chciały być i zdecydowanie mogły być też na tym podium, ale różne, powiem, głupoty w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych zadecydowały o tym, że przegrywały te mecze. Turniej na super fajnym poziomie, mecz finałowy bardzo dobry. Oczywiście wielu, wielu zawodników, graczy, którzy tutaj wystąpili, byli już jak gdyby w szkoleniu naszym reprezentacyjnym i to było widać, zazwyczaj te drużyny wygrywały te mecze i zaszły daleko. Tak, na pewno jest paru chłopaków, których ja głównie chciałem sprawdzić pod kątem przyszłego roku, rocznik 2000 i 2000 i młodszy. Mamy Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Lublinie i chciałem sprawdzić już, czy są godni następcy Mateusza Szlachetki czy Adriana Boguckiego, którzy w tym roku kończą, oczywiście wcześniej również chłopaków Samsonowicza, który tutaj był. I powiem, że jestem mile zaskoczony, na pewno będę miał ból głowy, kogo wybrać na te mistrzostwa, ale to chyba dobrze, że jest kogo wybierać. Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 to dopiero trzecia edycja tej młodej bardzo dyscypliny, ale już mamy na koncie w tym roku aż 40 męskich drużyn i 29 ekip żeńskich. To blisko 300 osób. Myślę, że jeden z większych turniejów koszykówki 3x3, przynajmniej w tej grupie wiekowej. No cóż, stanęliśmy na głowie. Ośrodek AZS Wilkasy, świetne miejsce do tego, żeby połączyć atmosferę, zabawę i sport. I przeobraziliśmy to miejsce w centrum koszykówki 3x3. No cóż, pogoda nam nie dopisała. Pierwszy dzień rewelacja. Słońce, 4 boiska na zewnątrz. Mogliśmy rzeczywiście poczuć ten prawdziwy rytm, energię koszykówki 3x3. Zresztą warto powiedzieć jeszcze o jednym ważnym rzeczy, która myślę mi najwięcej sprawiła radości. Mianowicie po odprawie pierwszego dnia poszliśmy tutaj sobie zrobić spacer po ośrodku. Do myślę godziny 12, 1 ci wszyscy uczestnicy grali po prostu w kosza na oświetlonym boisku i to było niesamowite. Widać, że kochają ten sport, kochają tą dyscyplinę. Bardzo lubią się, znają się, poznają się. Pewnie grali kiedyś wspólnie w koszykówkę, a
teraz może ich los, gdzieś tam ich ścieżka kariery, studiów, dwutorowej kariery, gdzieś skierował je w różne miejsca, w różne uczelnie, a tutaj mogą się wspólnie spotkać. Niedawno odbywał się finał koszykówki 5x5, więc emocje na pewno jeszcze nie opadły, a tutaj już mamy finał koszykówki 3x3. Super, energia, atmosfera, zabawa, sport.